Cześć, jestem Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spiczę z porównania Motorola Moto G100 kontra Sony Xperia 10.3. W Xperia 10.3 Snapdragon 696 GB, tu mamy Snapdragona 878 GB Motorola. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Jasność na maksa w obu. Sprawdźmy, jak działają, który szybciej odpala aplikację, który lepiej pozostawia je w ramie. To samo robimy w przypadku gier. Lecimy. Allegro. Motorola. AliExpress, też Motorola. Ceneo, no tutaj bardziej bym powiedział, że Xperia. Widzę, że ściszymy trochę motkę, żeby nam nie wyła. I byliśmy tutaj w Ceneo, teraz mamy galerię dla zdecydowanie Motoroli. HBO Go, też Motorola. A, i tu nie doinstalowałem. Ale to jest ta sama aplikacja, tylko to się inaczej nazywa. Ale tu muszę ją przeinstalować, bo nie do końca będzie to działać już. Ale dobra, jedziemy dalej. Jak dojadę.pl? Też wygrywa Xperia. Dobra, to już nie będę przeklikiwał. Mapy. Motorola. Player.pl. Też Motorola. OLX. Tu troszkę szybciej Xperia. O, to nie to co trzeba. Za małe ikonki, za późna pora do nagrywania. A cóż, czasami tak bywa. Pyszne.pl. Motorola. Glovo. Też Motorola. Sklepy. Motorola. Spotify, Motorola, TapTalk, o tym razem Xperia, to sobie zrobię tak, TripAdvisor, również Motorola, no tutaj znowu różnica duża, Twitter dla Motorola, Uber, też dla Motorola, Wykop. Również motka, no jest szybsza. YouTube. Podobnie. Dobra. Z RAM-em, jak to leci? 6 giga, 8 giga. Sprawdzamy, co jest w RAM-ie. No tu na razie wszystko. Ładnie. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. O, tu cena w Motorola trochę coś dogrywało, ale na razie jest ok. HBO tutaj. No to nawet też pozostawały, jak dojadę. No tu jest wszystko w ramie, tak jak mieliśmy w tym momencie, co byłyśmy. Playery zgadza się, OLX zgadza się, Pyszne się zgadza. Glovo się zrestartowało, ale to częsty przykład. Sklepy podobnie, Spotify podobnie. TapTalk tak jakby też w tych samych miejscach, tu się zgadza. Twitter się zgadza. Uber się zgadza, Wykop podobnie, YouTube, no też w ramie. Dobra, tu jest ok. Czcimy pamięć RAM, zobaczmy, jak będzie wyglądał test w przypadku gier, bo jeżeli chodzi o RAM, ładnie obydwa smartfony działają w aplikacjach, chociaż ten jest szybszy, czyli Motorola Moto G100. Dobra, lecimy z grami. Wyczyściłem pamięć, więc lecimy Asphalt 9. Jak tutaj, czy będą jakieś większe różnice, chociaż kurczę. Jeśli się porównuje wielkość tych smartfonów, to naprawdę ta motka jest wielka, a ta Xperia taka mała i poręczna. Dla tych, co szukają naprawdę mniejszego smartfonu, można się zastanawiać. I tutaj na przykład w Asfalcie 9 Motorola pierwsza. Dobra, tu mamy wszystko z tej strony. Tempo Run 2. No i tutaj już Motorola nie wygrała. Szybsza, sorry, Motorola wygrała, szybsza jest. Xperia nie wygrała, Motorola jest szybsza. LOL, czyli League of Legends, White Reef, Riot Games. No i co tutaj? Ciach. No i znowu motka. Pocisła na szybkości, jak widać. Dobra, to już sobie wychodzimy. Dead Trigger 2, czyli nawet sam moment dotknięcia, widzicie, pyk, rozszerzone. Jesteśmy w
full ekranie, a tutaj w Sony no, to tak nie gra. Unkilled. No czekamy, co tam z tego wyniknie. Motka szybsza. No zdecydowanie. No tutaj Xperia gdyby coś miała lepszego. Szczęście jedzie do mnie Xperia 1, więc będziemy sobie ją porównywać. Troszkę szybsza zabawka. No cóż. COD, czyli Call of Duty. Nie mylić z COD. No i jak tam? Co nam tutaj wyjdzie? Tu się zawsze coś dzieje. No i dobra, pierwsza jest... Będzie chciała wybrać konto. No trudno, to sobie wybierzemy. No tak to jest, jak ja tylko jako gesty często się loguję w grach. No dobra, no powiedzmy, że przeklikaliśmy to. Jest OK. Następnie mamy World of Tanks. No i tu też widzicie, że tu już się coś dzieje. A w Xperii jeszcze czekamy. Znowu szybciej po lewej stronie, czyli w przypadku tutaj co widzimy Motorola. Niech se animka przejdzie i możemy zacząć bitwę. No w Xperiak. No tu już coś przeklikałem bardziej, ale dobra, no widać, że jak to wygląda. Super Mario Run. I jesteśmy tutaj, możemy coś ogarniać. Motoroli szybciej. Angry Birds. Angry Birds. Wiecie co? O co chodzi? Ale też tutaj widzę, że lewa strona, czyli Motorola szybciej. No, na Xperię to czekamy. Tu sobie już wyjdziemy. A tutaj dopiero teraz, no, jest wolniejsza. Zdecydowanie. Real Racing 3. Oczywiście chyba coś ten ekran, mimo że jest mały, moje palce nie chcą w niego trafiać tam, gdzie trzeba. Real Racing 3. Chciałem znowu zrobić restart tutaj. Strasznie długo uruchamiają. Ten ekran się jakiś... Czemu widzicie, tu kółeczko biega? No, no i co tam? Co tak długo? No dopiero teraz. No jest turbo różnica. To już można krótko powiedzieć, że to jest już za długo. PUBG Mobile. No czemu się... Kurczę. Chciałem żadnego Mariana. Tylko chcę PUBG'a tak zwanego. Jeszcze raz. PUBG Mobile. Ten ekran... No dobra, zadziałał. Ale no to takie opóźnienie, no. No pod kątem średniaków to nie jest za szybki ten telefon. Ten 690, no to musiał być coś z serii 7 albo 8. Snapdragona byłoby fajniej, a tak to działa, jak widzicie. No i dobra, kolejna gra. No i co, czekamy na PUBG'a. Dopiero teraz, no się trzeba, no nie wiem, nieważne, nie będę przeklikiwał tego dalej. No przecież ten ekran mi się ściemnia, tylko nie wiem czemu, tam z siebie. I mamy Ark Survival. Ark Evolved Survival, chyba tak to się zwie, dokładnie. No ale cóż, znowu mamy szybszą Motorola. Tutaj jesteśmy. Jeżeli chodzi o Xperia, troszkę wolniejsi, ale tu nam... Ciemność. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Dobra, jest coś. Mimo, że OLED, a wydaje się, że jest... No już zaczyna przycinać. Wydaje się, że jest wolniejszy po prostu. Dobra, szybko z RAM-em. Co będzie w RAM-ie?
Tu widać, że już na razie nic. Więcej gier, więcej RAMu. Dobra, to też uwolone w obu. White Reef, czyli LOL. Lolek też jest uwolony. Dead Trigger 2. No już tutaj, o tu już zaczyna coś być w Motorola. Unkilled. Pojechał, a tu w ogóle się coś wywaliło. O, tu, ciekawie. Tutaj też wywalone w obu. World of Tanks. Siedzi tak jakby w modce, nie do końca. Tutaj w tym drugim, no Marian jest. Angry Birds jest tylko w Motorola, no tu modka lepsza. Na razie pod każdym względem w tym teście. No, jakiś w ogóle wciskam to, mi się ARK uruchamia. Nie kumam. Nie kumam, o co chodzi. Tak być nie powinno. Dobra. No i nie dotykałem czegoś innego przecież. No i ARK. Tu jest i tu jest. No dobra, no ewidentnie speed test dla Motorola G100, ale to już procesor zawsze robi swoje. Ten wypada lepiej, szybciej. Tyle. Ale byście się zastanawiali między jednym a drugim, macie tutaj playlisty porno z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja, komentarz oczywiście na dole. Tutaj jest ten wiadomo co. Linki do playlist odnośnie tych smartfonów. No i cóż, na dzisiaj tyle. Motorola Moto G100, Sony Xperia 10 III, czy też Mark III. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!